transparentność i otwartość. To powinna być podstawa samorządu, dlatego że samorząd dysponuje waszymi pieniędzmi, waszym majątkiem. Wszystko, co jest własnością samorządu, to jest własność publiczna, to nie jest własność prywatna. Prezydent jest jedynie dysponentem, jest waszym pracownikiem, wynajętym na określony czas do zarządzania waszą własnością. Wszystkie rzeczy, które prezydent wykonuje na tym majątku, powinny być dla was wiadome. To, co ja chcę wprowadzić po pozostaniu prezydentem miasta, to zaczynając od spółek miejskich, umożliwienie nadzoru pracownikom poprzez zabezpieczenia miejsc dla nich w radach nadzorczych. To rejestr zamówień, rejestr umów, który będzie na bieżąco uaktualniany, tak abyście wiedzieli, na co pieniądze miejskie są wydawane, jakie spółki, jakie podmioty nawiązują relacje gospodarcze z miastem. Chcemy również, aby wszystkie rzeczy, które miasto planuje zrobić w zakresie dysponowania majątkiem, dokonywania zakupu, tudzież sprzedaży gruntu, trafiały do was. Mam zamiar obecnie funkcjonujący łącznik przerobić na pismo, na biuletyn, w którym uzyskacie informacje na temat tego, co się dzieje z waszym majątkiem, jakie działania podejmuje miasto. Miasto to ludzie.